I co? Nic mi nie zrobisz! Stój sobie tu! Jestem lepszy niż ty. Przychyczyłem ciebie, co? Twój ziomek tam został na dole. Możesz mi tylko popatrzeć się w twarz. I co? Siemaneczko wszystkim, z tej Solaczek, witam bardzo serdecznie w następnym odcinku z gry oczywiście zwany Outlast. No i tutaj skończyliśmy w tym etapie, tutaj no wiadomo trochę musiałem to wczytać, przez to tutaj tam będę powiedzieć, że ta tak zwana opowieść jest od nowa i tutaj mamy to pomieszczenie, do którego jeszcze w ogóle nie wchodziliśmy i będziemy teraz w tym momencie badać. Okej, co tu się ciekawego skrywa? Co to było do cholery jasnej? Czekaj! Czy tu jest? Tu są drzwi, okej, okay. Spoko. Kolejne rzeczy mamy. Szybko podamy, co to w ogóle ciekawego mamy. Kolejny wpis, my ręce regularnie. Godzina 4:19, dosyć wcześnie. Mam na że godzina, o której nagrałem przeważnie filmy. Nie no, teraz nagrałem wcześniej, tak po północy. Matwicze zapalenie powięzi. Serio, odchodzę do kurwy nędzy. Dobra, w porządku. Okej. Okay. I mi się zdaje, że to chyba wszystko jest w tym pomieszczeniu. Dobra, więc chyba nieistotne. Pójdziemy piętro wyżej. Co tu mamy ciekawego na tym pomieszczeniu? Znaczy piętrze. Kurczę, jak widzę, też nic tu nie mamy. Też nic tu nie mamy i jak dobrze pamiętam, mam klucz to być, prawda? Mam klucz i świetlicę. Czekajcie, a to nie świetlica, co to w ogóle jest? To jest tak jakby kino. Okej, okay, mamy kolejną szafkę. Bateria! Zajebiście. Mamy kolejną... Ja pierdolę, kurczę! Ty, nie mogę w ogóle nacisnąć myszki. What? Czekajcie, tu są drzwi. Czyli oznacza, że prawdopodobnie da się tutaj dojść jako... What? Co tu się w ogóle stanęło? Drzwi otworzył! Najsik. Dobra. Aha, dobra. Idziemy się dostać właśnie w tamto miejsce. Chyba będziemy musieli skakać, tak mi się zdaje. I co teraz? Dało się. Nawet nie było blisko. What's up, Maldo? Dobra, znakomicie. O, mamy klucz! Znajdź to macina na drugim piętrze. Spoko! I co, to wszystko? Jak mi te drzwi są otwarte? What the fuck? Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, jak to funkcjonuje w ogóle w tej grze. Bo przecież to typek chyba żadny nie wychodził, co? Czyście wy tam? Kurde, trochę za szybko zmienię tę baterię, nie będę ukrywał. Co tu się dzieje? Co to w ogóle jest? Ocie! Ja pierdzia, ej! Kurde, tu nie ma wejścia, jak widzę. Okej, okay, fuck you. Dobra. 500 IQ. 500 IQ, no dosłownie, ale... What's up? I co? Nic mi nie zrobisz. Stój sobie tu. Jestem lepszy niż ty. Przychyczyłem ciebie, co? Twój ziomek tam został na dole. Możesz mi tylko popatrzeć się w twarz. I co? I co? Tylko tyle powiesz, to nawet mówić, gdyby nie umiesz mówić. To jest to, co powiedziałem. Dobra, nieistotne.
I teraz będziemy na tym w ogóle pięciu będziemy. Kolejny saveik. Co to jest? What the fuck? Okej. O, mamy windę. No nie, nie, nie. Mam już was totalnie dość. Okej. Czekajcie, czy to oznacza, że... Ja pierdzie, to po co ja tu chodziłem? Ej, nie ma już go! Okej, jak to w ogóle wygląda sytuacja? Te drzwi! Dobra, już kumam czacze. Znajdź odzamknięte na drugim piętrze. Dobra, co? A tu? Drzwi są zamknięte. Dobra, weźmy sobie z powrotem jeszcze tutaj. Analiza terenu. Widzę, nie da się tu. Drzwi mamy! Dobra, nice. Ty, byliśmy chyba tutaj już, to co? Łazienka. Jaka łazienka? Kuchnia. Okej, tutaj coś mamy ciekawego. Co to w ogóle jest? Jakieś niebieskie coś. Sprawdźmy, bo w takim miejscu by być. To by chyba. Albo to jest inna kuchnia, tak mi też może się zdawać. Dobra, nieistotne. Wchodzimy do środka. Ja pierdzielę. Oh man. Dobra, ale czy ja chcę przeskakiwać teraz w tym momencie? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Zresztą kij go wie, kim on w ogóle jest. Tu mamy jeszcze jakieś pomieszczenie. Szczerze? Nie wydaje się tutaj zbyt, nie czuję się tutaj zbyt bezpiecznie, taka jest prawda, nie czuję się. Okej, to pamiętajmy o tym, że to takie przejście hardkorowe. Dobra, tutaj mamy typka, nie będę w ogóle do niego podchodził, bo chyba nie, oni są tacy, nie wiem, jakby to określić. Zębani na umysł. Jak to mogę określić? Okej, dosyć spory pomieszczenie, nie będę ukrywał. Oh shit, what's up, Myrto? Czy to jesteś ty? Czy to jest nasz księciunio, o którym była mowa? Modlitwa obłąkanego. Znów ten obłąkany, klęczy modląc się. Może łyknął bzdur do ojca Martina. Może słyszy to, co ja. Tylko wyraźnie, co ja w ogóle słyszę? Nie wie, co ja w ogóle słyszę. Samego siebie słyszę. Może to jego sposób, by się stąd wydostać. Każda nadzieja nazywa to Ewangelią Piasku. Okej. Ciekawe. Ale chyba mało istotne. I tutaj. Woo! Shit! What's up? Kolejny typek, który się modli? Trochę mi już to przypomina tamto miejsce, gdzie był ten grubas. Wash your hands! Okej, kto tu się sika? What the fuck? Okej. Coś mi tu śmierdzi. Kolejne pomieszczenie. Znowu się modlę. Kolejne pomieszczenie. Kolejny typek się modli. To jest w ogóle poduszki. Jaki oni bajandy mają. Okej. Coś mi tu śmierdzi. Kolejne pomieszczenie. Kolejny typ. What the fuck? Dziwne pomieszczenie otwarte. Kolejni się modlą. Co to w ogóle jest? Co to ma w ogóle oznaczać? To w ogóle nic nie oznacza, no.
To są drzwi, w których nie byłem. Kolejne napisy! Dobra, podnosimy to i czytamy. Już to tu w ogóle ciekawe. Jestem nic nie wartym, noszącym modłu śmiertelnikiem, który może służyć naszemu panu tylko na jeden sposób. Kamiąc go, proszę zabrać mnie do siebie. Walerderze. O cholerna, co tu się dzieje? Pozwól apostołowi mojego pasterza wszystko zobaczyć i szerzyć swoje kłamstwa i im prawdę objawionej. Moje ciało tęskni za twoim cudownym gniewem. Moja krew jest tą wypełniona i czeka na uwolnienie. Oto moja modlitwa, pij swoją Ewangelii w moim dziele. Dziwne. Nie no, no musi być tutaj coś. Może przez jakieś okno da się wyjść? No to są okna pozamykane. Ja! What the fuck? Okej, więc możemy iść. Nie! Ustopuj się. W tamtym kierunku nic nie ma. Czyli pójdziemy sobie w tym kierunku naszego tutaj ziomeczka, który się tutaj niech smodli. Zobaczmy, co tu będzie w ogóle ciekawego. Ja pitole, patrz, jakie to jest wielkie. To są góry. Ty. Dobra, spoko. O, oh, shit, to jest w ogóle naprawdę. Sickness. Kiwie, ale go kogoś nie widzę. Sickness to są chyba takich pochodowanych, co? Sick to chyba chodzi, jak dobrze pamiętam. What's up? What the fuck? Co to za jakieś dziwne, powolone miejsce? Gdzie powinien iść? O co tu do chuja chodzi? Co tu się odpierdoliło? Ja mogę do nich podejść? I oni są mili? Co tu się dzieje? Jakaś dzika modlitwa? Mój Job. Ty sam shall escape the Talva. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. What the fuck? Ja pitole, normalnie jak tego Jezusa zrobili. What the fuck? O chuj. To nie wiem co teraz. Chyba w dupie jesteśmy, tak mi się wydaje. Ale mamy klucz. I też tam dalej się nie da przejść. Ale zobaczmy sobie, co tu mamy ciekawego. Pasja ojca Martina. W głowie mi się nie może pomyśleć, że ojciec Martin w umraniu przysięgnął samego Chrystusa. Co? Prześcignął samego Chrystusa? Tęskni za tym klęczą, czy raczej nie będę... Co? Tęskni za tym klechą. Tęsknię za tym klechą, raczej nie będę. Co to w ogóle za takie dziwne zdanie? Wyjście. Właśnie mówię prawdę, to znalazłem wyjście i historię, którą trzeba opowiedzieć. Chciałbym szerzyć jego Ewangelię, podzielić się z całym pieprzonym światem. No tutaj można powiedzieć, że dosyć ciekawa informacja. Open this fucking door! Nie otworzyli drzwi.
Ty są zamknięte. A te? Te windy też są zamknięte. Dobrze. Czekajcie. Znowu mam jakiegoś mindfucka. Aaaa, można pójść w tym kierunku. Dobra, jump. Dobra, za chwilkę nam dojdziemy. Będzie super ansko. Nie będę tego ukrywał. Kurczę, to szczerze powiedziawszy mi się wydaje, że to... Uja pierdol! Te drzwi? Kurwa, co to jest? Zmieńma ten... Jezu! Ej! Ja pierdziele! Dobra, nie... O chuj. Tak na logikę. Jak to przeważnie chyba w takich grach jest. Czyli stamtąd, skąd on przyszedł, trzeba pobiec. I przyjemny klucz do miny, wina zawiesie się do głównego wyjścia. Tak mi się zdaje. A nie mówiłem? Czekajcie, tu było wyjście. Ty za bardzo dekretowany jest? LOL, ej! Ja pierdziel ty! Co? Serio? Serio? Nie jestem w stanie to w ogóle wierzyć. Ja pierdziele. No, ej. Naprawiłem windę, co? Ja. Ja pierdziele. What the fuck? I tu jeszcze nie da się tak spojrzeć ten tań do samej góry. Yeah. Dobra ludziska. Dzisiaj będzie tak trochę krócej o minutę. Będę się ludziska w tym miejscu z wami żegnał. Pamiętajcie. Dziękuję ci oczywiście za uwagę. Łapkujcie, komentujcie. No i oczywiście piękny prostokącik. I z mojej strony to już wszystko. Ciao.